Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z gry God of War. Moi drodzy, no jakiś czas temu, jak pokazywałem wam ten odcinek poprzedni, zatrzymaliśmy się w tym punkcie, a ja zrobiłem zakończenie niczym w serialach Polsatu. Krzyczał tam ktoś, więc boję się najgorszego, co może nas tam spotkać, więc zanim pójdziemy, skoro on krzyczy pomocy, to może bezpiecznie będzie powoli się podładować, jeśli chodzi o hapeki. Gdzie jest? A, tu jest Grzesiek. Chodź, Grzesiek. Się tam mi opisz. Jest tam coś? Nie ma, Grzesiek, tutaj nic. Chodź, idziemy, bo coś tam na nas czeka. Matko i córko. Czekaj! To Sindri. Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi, zajmę jego uwagę. Ja mam z tym walczyć? Co ty wyprawiasz? Musimy mu pomóc. Pięknie. Idź w prawo. Znajdź dobre miejsce. Czekaj na mój znak. Dzięki. Co to jest bydle? Ej, po krako! Tutaj! No. Póki co! O kurwa. O panie. O mój Boże, co tu się dzieje? Dobra, czyli trzeba brać te kulki. Okej. Matko i córko, co ty robisz, Stefan? A to akurat mówię, że przeszło przez niego. Co to ma być za walka?
trzymaj L1, aby zablokować falę uderzeniową. Spoko. Okej. To jest niedopracowane. Ale jak mam mu w łeb dowalić? O, brzydkie rzeczy robisz. Powiem wam, to nie jest łatwa walka. Aha, wybuchają, dobra. Dobra. Cholero. What the fuck? Zabieraj to mordę. O ty dupo. Dawaj kulkę. Mam plan! Na moją komendę obniżysz żuraw! Ale nie wiem, jak on działa! Nie obchodzi mnie to! Przygotuj się! Pierdzieliłem. Ja
No, jeszcze będziesz. Teraz! O ludzie, co za walka. Rony, naprawdę się udało. O ty! A, ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie, a to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione jemioły, celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O, dzięki. A, dobrze, zaczekaj. Nie to. Jaką on ma torbę? Spotkaliście znów Broka? Ta, mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny. Nie. Pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie. Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny. Żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Sparto. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Pogromca smoków. Dobra, to bierzemy kieł smoka. Uważaj, gdzie go... nieważne. O, ale syf. O, straszliwy syf. O, i ten smród. Idealnie. Nada się. O. O, ale kurde, powiem wam emocje. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Teraz natrzyj tym cięciwe łuku twojego syna. No zrób to dla mnie. Atreusie, daj łuk. Tylko dwa razy. Aha, ostrożnie, proszę. Strzały porażające, strzelanie mi w kryształy do rozbijania, my zniszczy przeszkody wokół soków drzewa świata. O, proszę. Super, czyli mamy kolejną rzecz. No pewnie, teraz się podoba. L2, żeby wycelować. Wzmocniłem włókna cięciwy wibrującym wzorem. Kiedy wycelujesz w zakrzep... widzę, że sam to rozpracowałeś. No to tyle. W końcu kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności moich dzieł? Nie. Zawsze do usług. Tak. No to Sindri cię uratował. Co mogę dla was zrobić? Uratowaliśmy cię, chłopie. Lewiata, mroźny płomień, zwiększa wartość siły. Dobrze. Muszę powiedzieć, że to smutny dzień dla twoich wrogów. Mamy lepszego lewiatana. Cyk. Szpon.
Tak? Nie. Będziemy mieli nowe umiejętności. I wracamy do ciebie. O, mamy jeszcze młodzieńca. No co będzie? Do zobaczenia! Dzięki, Sindri. Teraz tak. Umiejętności nas interesują. Tak jest! Co mamy? Walka w zwarciu. Zmień postawę, zatrzymując się na chwilę po dowolnym ataku lewiatanem. Gdy przyjmiesz nową postawę, wciśnij R1, wykonaj za maszysty atak. Blokuj drugi element kombinacji ataków, przytrzymując zmienioną postawę. Mhm. Okej. I teraz zobaczmy, co młodemu możemy zrobić. Ataki eksperckie. Jeszcze bardziej zwiększa obrażenia zadawane przez strzały w walce wręcz. I w walce wręcz, więc to jest dobre. Wszystko młodemu. Dobra, wszystko dla młodego. To jest na razie. Podajcie znać, czy coś tu jeszcze ulepszać. Fakt faktem, mi by się pewnie coś przydało. Pancerz. Ja w umiejętności to zacznę. Ładować tutaj. No dobra, chociaż to mam rozbudowane, więc. Zobaczymy. O, można pogadać. Gdzie nauczyłeś się to robić, Sindri? Wiecie, gdy przestałem pracować z Brokiem, wyruszyłem na naukę do Vanaheimu. To poszerza horyzonty. Co jakiś czas potrzebuję nowej inspiracji, by się rozwijać. Dlatego rozstałem się z bratem. On stał w miejscu, podobnie jak nasza praca. No, jasne, robiliśmy świetną broń, ale co z tego? Zmiana jest częścią życia. Jeśli nie umiesz się przystosowywać, skończysz w piachu. A to obrzydliwe. Okej, do następnego. O, jeszcze jedno. Zachowajcie ostrożność w pobliżu szczytu. Jestem całkiem pewny, że Odyn czegoś tam strzeże, a nie chcecie podpaść Asowi, wierzcie mi. Kto? My? Dobra. Korzystając z tego, że możemy rozwalać te rzeczy, wypadałoby znowu wrócić się gdzieś do punktu początkowego i pozwiedzać te lokacje, do których nie mieliśmy wstępu, zanim pójdziemy... Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. Zanim pójdziemy... Zwyciężamy dzięki determinacji, dyscyplinie. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. Po prostu dobrze jest być silnym. Tak.
Wiem. O! Potężny... wirujący atak. A, to jest... przytrzymaj L1 i R1. I to jest taki rzut, tak? No, nie wiem, czy kurde nie jest to ciekawsze niż ten strzał lodowy, co mam. Niby on bierze i zamraża. Ale powiem wam, jest to ciekawa opcja. A zobaczmy, co ja mam tutaj. Gniew mroźnego, pradawnego, wiązka, właśnie, wszystkich trafionych przeciw. Ten znowu spowalnia, więc to też jest... i też spore obrażenia zadaje, a jeszcze zamraża, więc wydaje mi się, że to mimo wszystko to, co mam, będzie lepsze. Ale wracając do tematu, do tego, co zaczynałem. Wypadałoby się wrócić znowu do głównej lokacji, popływać po tych wyspach, zobaczyć, gdzie nie mogłem wejść i teraz mogę. I wypadałoby też wrócić do tej krainy elfów, zobaczyć, czy tam coś było, czego nie mogłem zwiedzić. Dajcie proszę znać, co o tym sądzicie. Wspaniale! Ojcze, tutaj! Spisałem się, nie? Jesteś bardziej skupiony. Co to była za bestia? Zmora pasożyt? No nie, no to tego to znamy, to nic nowego. Ani drgnie. No tak, ani... Może w pobliżu jest inny kryształ, którego moglibyśmy użyć. Ani drgnie, bo... to nam przeszkadza, tak? No to po to mamy ten magiczny nowy łuk Atreusa. Struma! Zaczynam to lubić. Tylko czemu nie wybuchł do końca? Ha! Ten kryształ, raz go już trafiłem, ale znowu świeci. Interesujące. Jak cholera. A, dobra. Tu coś jest. A, no proszę. Świetnie. Kolejny kielich z tej krainy. Ale zimne. Kryształ się regeneruje. Sprytne. Struma! Dobra! Przygotuj się, chłopcze! Uważaj! Przygotuj się, chłopcze. Oh!
po wszystkich. Ale naobrywałem, bo ja chyba ten nie obrywał od łuku. Tak mi się wydaje. Natraciłem tych hapeków od jasnej cholery. Schowam ten. Fuck. Nie dam rady z połową hapeków, muszę chwilę poczekać. Więc moi drodzy, nie będę tracił waszego czasu. No i dobra, lecę. Lecę tam się. Że tak powiem, uleczyłem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Spróbuję walczyć z nimi bez toporu, nie? O, i bez toporu jest od razu lepiej. Zobaczcie jak ten, jak Grzesiek to poraża. Spójrz, tam jest most. Tylko jak tam dotrzeć? Ale to było. No, z nimi trzeba walczyć bez toporu. Okej. Cień, hell. Kolejny rodzaj cienia. Cień miotał wrogów lodowymi pociskami przypominającymi włócznie. Z pewnością jest sługą. Hell. Na gołe piąchy zawsze warto poklepać się. I teraz. Mamy skrzyneczkę. To niekoniecznie nam cokolwiek dało, ale tu mamy ciach. Zablokował się po drugiej stronie. Dobra, dobra, cichaj, młody. Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. No mi też nie, fajnie to wymyślili. Zmory! Ale się bawię, dobra. Jest jedna, jest dwie. Dobrze, umiesz liczyć, Grzesiu. Jesteś zdolna bestia, powiem ci. O, tu są te. Liosa! Okej. Otwieramy. Jest kolejny. Ten tu to Ymir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn Goćga. Ymir, a może Imbir? Ho, ho, zatrzymajmy te karuzele śmiechu. Jest jeszcze jedna. Jeszcze jedna.
Dobrze, że się jeszcze jedna. Jeszcze jedna i jeszcze raz. Kratos, Kratos, nie żyje nam. Kratos, 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 nie żyje nam. Odroma! Chłopcze! Chłopcze! Dobrze. Kolejny znacznik. Wielka, okrutna wojna. W tym miejscu poległa Nertu z Vanów, zabita przez Magniego i Modiego, synów Thora. Jotunowie ubolewają nad okrucieństwem tej wielkiej wojny. Przepowiedziano, że ani Asowie, ani Vanowie nie zakosztują zwycięstwa, ale co pozostanie z Midgardu, nim się opamiętają i złożą broń? Giganci pragnęli pokoju. Nic dziwnego, że tak lubili Tyra. Okej. Okay. Brakuje nam jeszcze jednej pieczęci. Okej, okay, to trzeba zamrozić. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Oh fuck! Ale mnie przestraszył zbój. Ty, a nie możesz tego zniszczyć? Jabłko dun będzie czy co? Jabłko i dun, dobrze. Dobrze, dobrze, jabłko i dun, dobra. Zgarnęliśmy skrzynkę, to jest bardzo fajna rzecz. I idziemy dalej. Ale przestraszył mnie, powiem wam, ten... Jest coraz zimniej, zbliżamy się do szczytu. Ten typek. Naprawdę, to było bardzo nieprzyjemne z jego strony. Zbliżamy się do szczytu, a jest tyle rzeczy, które ja bym chciał pozwiedzać. Już blisko, wrócić. Mamo. Jak to, że mogę się ulecieć, świadczy tylko o tym, że będę pewnie się musiał bić. Spójrz! To szczyt! Jesteśmy tak blisko! Twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy. Ale wadliwej broni nie. Powinna trzymać. Dobrze? Dobrze. Idź. O, Kratos, jak... Spokój, tutaj... chłopcze. Patrz pod nogi. Jaki tutaj... Jazda! Jeszcze chwila. Uważaj, ojcze! Chwila!
strzały młodego robią robotę, powiem wam. I po wszystkich. No, powiem wam, że naprawdę warto było ulepszyć ten łuk Atreusa, bo... O. Tu poszło całkiem miodnie. Okej, czyli tu mi czegoś jeszcze brakuje, bo... Tu nie rozwalę ani jednymi strzałami, ani drugimi z tego co widzę. Czyli coś jeszcze jest potrzebne, niestety. Musi być jakaś droga. Czwarty... O. Też słyszysz te głosy, prawda? Tak. Bądź cicho. Jak się czujesz, przyjacielu? O, wiesz, po co tu jesteś? Moja ostatnia wizyta rozwiązała ci język? Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Thora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. To gdzie on się teraz udadzą? Ja pierdzielę. Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Dobrze. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Jesteśmy wszędzie. Dokładnie tak, wszędzie. Baldur, czyli Baldur żyje. Ha, ha, super. Baldur jest jeden z asów. Syn Odyna, brat Thora, pojawił się pod naszym domem. Ojciec z nim walczył i go zabił, a przynajmniej tak tam się wydawało. Wygląda, że Baldur nie czuje bólu. Teraz ściga na starzystwie swych bratanków, a my nie mamy pojęcia dlaczego. No, z Baldurem nie było łatwo. A to był początek gry, więc obstawiam, że będzie tylko trudniej. A, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata, który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy, ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo. Tylko daj mi czas. Nikogo nie ma, tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żeby... Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. Nie! Nie mogło jej chodzić o to. W Jotunheimie? Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta? To najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście
Nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Serio? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii? Głowa? W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuje się tym osobiście i wierz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień, nie. To nie jest życie. Jak chcesz. Nie mogę na to patrzeć. Bracie, gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinien o mnie wiedzieć. A, cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak. Jotunheim. Idziemy do Jotunheimu. Odnajdziemy zaginione świat gigantów. To... Bardzo męczące. Tak. Zanieś wiedźmy tak, głowę Mira. To miałem na myśli. Chętnie bym zaniósł. Tylko kurna jak. Ja faktycznie muszę tędy? No, dupa, tu nic nie ma. Czy tędy się schodzi, tak? Okej. Ale jak mi wzięli i wiedźmy porwali... Znaczy wiecie, nie to, żebym się czepiał, panowie, ale... Ta komnata Odyna. Spoko. To jak ja mam tam dotrzeć? Pójdźmy tu. Pamiętasz, jak trafić do domu wiedźmy? Tak. Jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. Okej, tu mamy do podróżowania to. Ale tak jak mówiłem, zanim byśmy się udali do... do wiedźmy, to ja zamierzam popływać z powrotem trochę po jeziorze w następnym odcinku. I w tych lokacjach, które umożliwiają nam rozwalenie dzięki nowym właściwościom łuku, po prostu będę włączał nagrywania, więc tak zrobimy w kolejnym odcinku. Ale no, wiemy już, moi drodzy, że... To jest ten czerwony las. Wiemy już, moi drodzy, że przyjdzie nam jeszcze się z Baldurem zmierzyć. Czego można było się w sumie spodziewać. Więc przeniesiemy się do sklepu Broka. Nie mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur, a ty z nim walczyłeś i wygrałeś. Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Thora.
Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Wiesz, to głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy giganta. Chyba naprawdę opuścili Midgard. Wszyscy oprócz węża. Może być ostatnim z rodu. Też jesteś ostatnim z rodu? To dlatego nie lubisz rozmawiać. Z rodu? No wiesz, z rodziny. Tutaj przed mamą i mną. Tam skąd pochodzisz? Twoja matka, twój ojciec. To nie jest odpowiedni moment. Jebaną przerwę! Ja się na ciebie nie wydzieram, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. To dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. Uwielbiam tę grę. Ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa. Nie przymiera głodem? Chyba nie. Dobrze. Pięknie. Do czego jeszcze, kurwa, chcecie, co? Bywały sytuacje, gdy Sindri tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt, widać, przypadł mnie. Razem z mózgiem. Tęsknisz za nim. Co? Za tym szajbusem? Co ty tam wiesz? Chodzi mi o to... Możesz przestać! Próbuję się skupić. Już i tak mam przerwę od przerwy. Ej, a gdzie twoja bestia? Co masz na myśli? Zeżarłem ją, a niedawno wystrałem jej resztki. Co jest z tobą nie tak? No co? Skończyło jej się mleko. Była twoją przyjaciółką. Więc się ucieszy, że porządnie zjadłem. Cholera, chłopcze, jesteś strasznie sentymentalny, wiesz? Trochę za dużo nad wszystkim myślisz. Ja wracam do tego, co robiłem. Epicki jest ten krasnolud. Jest po prostu epicki. Dobra, moi drodzy, tak jak mówię, dziękuję wam za wspólnie spędzony czas w tym odcinku. Myślę, że walka ze smokiem była chyba najlepszą jak do tej pory. W kolejnym odcinku popływam sobie trochę, zobaczę, czy gdzieś są jakieś lokacje, które mogę przy pomocy nowej właściwości Atreusa odblokować. No i potem pewnie pociągniemy dalej wątek główny. Więc jeżeli obejrzałeś ten film, nie bądź klucem i go oceń, koniecznie zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół i koniecznie zostawiajcie komentarze po sobie, bo tych komentarzy jest naprawdę mało, a mają one duże znaczenie, więc jeżeli poświęciliście około 45 minut na obejrzenie tego filmu, to kilka minut na napisanie komentarza, wam nie zaszkodzi, a mi na pewno pomoże. Widzimy się w dalszych przygodach Kratosa, Grzecha i dwóch zacnych krasnoludów. Trzymajcie się, a i obciętej głowy. Trzymajcie się, cześć!